Cześć wszystkim! Cześć! Witamy Was w nowym roku, więc życzymy Wam wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń, aby wszystko szło zawsze po Waszej myśli, aby w tym roku spełniły się Wasze wszystkie najskrytsze marzenia. Tyle oczywiście możecie zobaczyć, że właśnie sypiemy kukurydzę, od razu wszystko ważymy. Drugą wagę mamy w kombajnie, jak i też wilgotnościomierz, więc na dwa sposoby ważymy i badamy wilgotność. Wszystko zobaczycie na filmie, jak wyszły nam te odmiany, bo jednak było tych odmian sporo. Wszystkie wyniki zostaną dla Was zaprezentowane, więc w końcu upragniony odcinek na naszym kanale ze żniw kukurydzianych 2023. I lecimy na bieżąco z ważeniem oraz kontrolą wilgotności. Tak jest, zapisujemy plon z poletka skoszonego, sprawdzamy też wilgotność dwa razy, żeby uniknąć jakiejś pomyłki. Te pierwsze pomiary, które tutaj zrobiliśmy, to na szybko licząc to było około 14,1 tony. Jedna z odmian pokazała nam nawet 16 ton na mokro, także bardzo, bardzo ładnie. A to dopiero ładnie. Początek. Dokładnie, jeszcze parę odmian przed nami do koszenia, także... Tak, więc jeszcze są bardzo ciekawe odmiany przed nami. No i to jest w sumie połowa naszych badań, bo resztę będziemy mieć field view. Wszystko ładnie zmapowane. Tutaj mamy już złapanych ile? 6? 6 odmian, dokładnie. Ale to, co na razie weryfikowaliśmy z panem Markiem, prawda, to wagi się pokrywają. Bardzo się pokrywają, więc... Zobaczymy. Jeszcze do końca listy daleko. Pogoda nam dopisała idealnie. Mamy ponad 10 stopni. Jest mega cieplutko. Wszystko pod kontrolą, na bieżąco. Więc lepszej pogody nie mogliśmy sobie wymarzyć. Warunki są idealne. I działamy dalej. 25,6. To która na chwilę obecną najlepiej wypada? 25,6. No jeśli chodzi o wilgotność... O wilgotność, to która? Tutaj mieliśmy jakieś pierwsza z odmian 26,7 i 25,3. No pewnie jest to uzależnione od tego, że ta odmiana była z kraju pola. Na pewno tutaj dzięki temu jest nieco niższa wilgotność. A tutaj teraz ta odmiana, którą sprawdzaliśmy, jest to MAS 23M. 26 i 25,6% wilgotności. Bardzo ładny wynik. Za chwilę idziemy sprawdzić, jak to wyszło na wadze jeszcze. Schodzimy powolutku do przyczepy i za chwilę się okaże, jak to faktycznie wyszło. Rzucone
Jedziemy? No. Drodzy widzowie, jesteśmy już po zbiorach poletek doświadczalnych kukurydzy. No a w wynikach to pasowałoby, żeby sama pani prezes powiedziała nam nieco więcej. Także przybliżymy wam takie pierwsze perełki, które się same wyłoniły. I uwaga, na pierwszym miejscu mamy odmianę DKC 4098 przy plonie już suchym 12,5 tony. Na drugim miejscu LG 31377 z plonem niższym już troszkę. Mamy 12,3 tony. Następnie mamy BAS C2214, plon o 0,01 niższy, mamy 12,2. Również taki sam plon otrzymał MAS 220V. Poniżej mamy MASA 30M z plonem... Równo 12 ton tak. Hektara. Później mamy MASA znowu 31L. I również 12 egzekwo. Następnie mamy również z taką samą już, z takim samym tonażem, czyli 11,9 odmiany DKC. Mamy 39,69 oraz 38,05, również 11,9. Dokładnie. Widać bardzo zbliżone wyniki wilgotności. Również można powiedzieć w tym przedziale, w tych odmianach, które wymieniliśmy, jest to na poziomie od 26,1 do 30,5% mniej więcej, tak? Także wyświetlimy wam tutaj również, żebyście zobaczyli to, co my czytamy. Co więcej, no pogoda nam dopisała jak... Zdecydowanie możecie podziwiać tutaj za nami piękne zachodzące niebo, zachodzące słońce. Mieliśmy 14 stopni, pełne słoneczko. I piękne... przypominam, 2 stycznia. 2 stycznia, w piękne, kalendarzu nowego piękne, roku. Piękne ujęcia z drona. To będzie pewnie widać na będzie nagraniu. Będzie widać, także zapraszamy was do oglądania. A ja z tego miejsca serdecznie dziękuję. Dziękujemy Marlenie, bardzo. Marlenie, Weronice, tutaj panu Tomkowi za organizację tych poletek doświadczalnych i naprawdę... A ja chciałabym ze swojej strony podziękować naszemu kombajniście oraz tak jest. Oczywiście panu Markowi, który zarówno obsiał nam działkę tutaj poletkową, jak i ją zebrał, także obsługa zarówno ze strony tutaj usługodawcy, jak i firmy Wialan. No plus, my jesteśmy zadowolone. Dziękujemy. Także otwieramy się na nowy sezon. No nowe żniwa już niebawem. W 2023 roku. Do zobaczenia. Dziękujemy za wszystko. Jesteśmy już po fizycznym zbiorze kukurydzy. Dzisiaj jest ze mną Paweł, który przedstawi nam zapis z aplikacji FieldView. Cześć wszystkim. Jak wiemy, jest etap rejestracji danych, ale też jest czas trochę bardziej spokojny, w którym możemy wreszcie usiąść i spojrzeć, co nasze maszyny zebrały w czasie tego sezonu oraz jak te dane wyglądają w naszym cyfrowym rolnictwie. Jak pamiętamy, na wiosnę sialiśmy sobie tą kukurydzę naszą, rejestrowaliśmy sobie dokładnie, w którym miejscu, która odmiana była wysiana. Mieliśmy na tym właśnie polu za nami całą kolekcję odmian, czyli nie tylko jedną, dwie, ale tutaj się zgromadziło no aż około... 22. Aż 22, tak. I teraz jak to wszystko ogarnąć? No z jednej strony oczywiście były robione pomiary takie fizyczne, czyli była przyczepa ustawiona na wadze i te dane sobie zbieraliśmy. Były one pisane na kartce, no ale firma Bayer i Climate FieldView poszło o krok troszkę poszliśmy do przodu, tak? Czyli żebyśmy mogli sobie teraz uzmysłowić, jak to w tym cyfrowym rolnictwie, jak te maszyny precyzyjne, którymi dysponujemy, mają nam służyć i jakie korzyści mają nam tu wskazywać. Czyli widzimy, jak ten wielki kombajn nam kosił te 8 rzędów i teraz mamy wreszcie ten materiał zasiewu i oczywiście w tym miejscu, gdzie nastąpiło koszenie i rejestracja tych danych, możemy sobie zrobić tutaj korelację, gdzie była dana odmiana i jak się nam odwdzięczyła po tym sezonie. Czyli otwieramy sobie tak naprawdę aplikację, dzielimy sobie ekran na dwie połówki. Wyświetlamy na jednej, w zależności od tego, co chcemy na danym ekranie otrzymać, jakie dane. Dokładnie, czy chcemy porównać, czy po prostu chcemy na żywo sobie samemu podejrzeć analizować. Coś. Tak jest. Także widzimy naszą tęczę, czyli każdy kolor charakteryzuje konkretną odmianę, która była tu wysiana. I obok widzimy obraz przejazdu kombajnu i wydajności, które rejestrujemy. Możemy sobie te dane przełączać, więc wreszcie mamy możliwość zbliżać, powiększać. Tak, i zwizualizować. To, co chcemy. Tak zwizualizować sobie to, co te maszyny nam rejestrują. Możemy też zobaczyć to, czego my gołym okiem nie widzimy, czyli na przykład prędkość przy siebie, tak jak mieliśmy przy zbiorze prędkość kombajnu, co oczywiście
podświetlimy Wam również, żebyście to mogli zobaczyć. Tak, bo tak naprawdę nie zawsze jesteśmy świadomi tego, ile taka maszyna jest w stanie nam zarejestrować danych. I dzięki tutaj naszej aplikacji możemy sobie z jednej maszyny kilka warstw tych danych wyświetlić, zwizualizować, które być może odpowiedzą nam na kilka pytań, dlaczego w tym miejscu ta odmiana była lepiej plonowała, a 100-200 metrów dalej ten plon nam spadał. I tutaj świetnym materiałem porównawczym będzie właśnie ta wydajność z tego kombajnu, wilgotność, którą mamy zarejestrowaną, to są kluczowe, podstawowe oczywiście dane, ale żeby sobie odpowiedzieć, dlaczego tak się stało, czasami pomocne są inne warstwy danych. Tak. Mamy zarejestrowany siew i również ukształtowanie terenu. Za pomocą anteny, która ma możliwość rejestracji również ukształtowania różnic poziomów terenu na danym polu, na pierwszy rzut oka to pole wygląda całkiem równo. Tak, ale tutaj, jeżeli sobie otworzymy, podświetlimy sobie to ukształtowanie terenu, no to widzimy ewidentnie, że są strefy niższe, wyższe, które... Po prostu jest odchyłka. Dokładnie. I to może mieć wpływ na to, że w zaniżeniu będziemy mieli lepszy plon, bo na przykład więcej tej wody tam się zebrało, nie uciekła nam z pola. Ale tutaj możemy zaobserwować, że jednak to zróżnicowanie jest w miarę rozłożone stabilnie. Tak, też widzimy na tej mapie plonu, że ten plon raczej jest w miarę równy. I on nie odbiega oczywiście pod kątem odmian, zróżnicowanie jest potężne. Ale jeżeli chodzi o te tendencje ukształtowania terenu stref w danym polu, tutaj akurat różnic dużych nie mamy. No i następnie kolejny już rzut z aplikacji. Tak, możemy sobie również przeanalizować ten cały sezon wegetacyjny. W jaki sposób? No za pomocą właśnie tych zdjęć satelitarnych. Satelita, która przelatuje nad naszym polem co 3 dni, wykonuje zdjęcie i dokonuje tak naprawdę analizy tego, jak się ta uprawa zachowuje. Dzięki temu możemy sobie właśnie uzmysłowić, w którym momencie naszej wegetacji pojawiały się pewne problemy w pewnych częściach pola. I to wszystko tak naprawdę dzisiaj możemy sobie wrócić i odzwierciedlić, co było. I jeszcze raz sobie przypomnieć, co było w danym momencie sezonu. Co było miesiąc temu, dwa miesiące temu, dokładnie w tych kluczowych sezonach, kiedy mamy wiechowanie kukurydzy, czyli czy tam była woda, jak ta uprawa, czy była w kryzysie, czy ona była w pełni tutaj, budowała nam ten plon. Jak i również świetnym materiałem porównawczym jest też zużycie wody przez tą daną uprawę, czyli co jest unikalne dla naszej platformy. Nie tylko zdrowotność, nie tylko indeks biomasy, czy jak jest zróżnicowana wielkość tej uprawy, ale również w które miejsce tak naprawdę tego pola miała największą konsumpcję tej wody. Aplikacja FieldView po prostu pokazuje nam siew i tak naprawdę uprawę już na wyższym poziomie, gdzie możemy zobaczyć wszystko, czego nie widzimy gołym okiem, co w sumie nie jest tak w trakcie sezonu ważne, istotne, ale daje nam obraz naszej pracy całosezonowej, bo możemy tutaj i podpinać, i opryskiwać, rozsiewać, od siewnika zaczynając, kończąc, tak jak u nas w naszym przypadku na kombajnie, i wszystko etap po etapie widzieć i obrazować na zdjęciach satelitarnych w postaci już ostatecznych map. Widzimy zróżnicowanie pod względem dojrzewania, czyli tej wilgotności tego ziarna, który... Tutaj FAO przede wszystkim... Trzeba wspomnieć, było różne, nie było tutaj idealne, odmiana w odmianę takie samo, co też przełożyło się na wilgotność oraz plonowanie i jest to zastosowane, możemy zobaczyć to na mapach. Więc tyle w sumie od nas. Dziękujemy, że byliście razem z nami, mam nadzieję, że do końca. Ja dziękuję bardzo Pawłowi. Ja również dziękuję za szansę, że mogliśmy tutaj być z Tobą i że mogliśmy uczestniczyć w tej jakże kolorowej imprezie. Tak. Więc dziękujemy bardzo, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, a my się z Wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.